Trzymam kciuki za spełnienie waszego marzenia. Powiem ci, że ja to na starość bym też coś takiego chciał, na tą chwilę jeszcze nie. Moja żona to definitywnie nie wyobraża sobie jeszcze teraz mieszkania gdzieś tam daleko od swojej rodziny. Ja zawsze podziwiam takie osoby, które są w stanie zostawić wszystko i pojechać gdzieś dalej do innego kraju nawet, ale też wiem, jak te plemienne dziewczyny, ci plemienni ludzie, jak bardzo mocno oni są związani ze swoim plemieniem, ze swoją rodziną. To jest po prostu niewyobrażalne. Ja sobie nawet nie zdawałem sprawy z tego, ale też odkryłem, na czym polega źródło ich szczęścia. Właśnie na tych relacjach, które płyną z rodziny i z plemiennych kontaktów z przyjaciółmi, kuzynami, siostrami i tak dalej. To jest temat na książkę po prostu. Jak najbiedniejsi ludzie świata żyjący na wygnaniu praktycznie w swoim własnym kraju, jak cyganie na morzu, w szarej strefie, gdzie nie płacą haraczu za to, żeby móc mieszkać, wybudowali sobie te chaty na morzu, bo ziemia jest czyjaś, a morze jest niczyje, tak? Jeszcze nikt nie wymyślił, że można kupić działki na morzu, więc oni budują na morzu. No i są takimi, troszeczkę, brzydko mówiąc, szczurami w swoim własnym kraju, wygnanymi na takie slumsy, ale są tak szczęśliwi i tak wspaniali w tej swojej prostocie, że to mnie po prostu powala na łopatki. Z jednej strony nie wyobrażam sobie takiego życia, bo żeby tak żyć, to trzeba byłoby się urodzić w takim plemieniu, bo to jest za duży przeskok. To po prostu jest takim szokiem. Ja tam mieszkałem tydzień czasu i to było dla mnie bardzo trudne. Przede wszystkim dlatego, że za mało przestrzeni, za dużo hałasu, za dużo ludzi, za dużo płaczu dzieci, za dużo hardkorów takich, o których nigdy we vlogach nie powiem, bo nie można mówić o takich rzeczach. Książkę możliwe, że o tym napiszę. Ale żeby tam mieszkać takiemu człowiekowi z Europy, to jest coś niewyobrażalnego, patrząc na wszystko to, co się tam dzieje i być w tym. Ale podziwiam tych ludzi właśnie za to, że pomimo tego, że praktycznie nic nie mają, to są mega szczęśliwi, żyją w zgodzie z naturą, są wolnymi ptakami, elektronami, żyją na swoich własnych zasadach, poza systemem. I to jest mega i nigdy też nie widziałem tak szczęśliwych ludzi. Faktem są bardzo prości, ale też są bardzo szczęśliwi. Ja myślę, że my jesteśmy zbyt skomplikowani, odklejeni od natury, od rodzin, od tego, co jest ważne i dlatego jest tyle depresji, samobójstw i tak dalej. Słuchajcie, chciałem wam powiedzieć dzisiaj o aplikacji, której używam do przesyłania pieniędzy pomiędzy Polską a Filipinami. Można jej używać do przesyłania pieniędzy pomiędzy 100 różnymi krajami. Jest to aplikacja PaySend, za pomocą której można wysłać pieniądze z jednego końca świata na drugi koniec świata dosłownie w kilka minut. Ja mieszkam w Azji od prawie 10 lat. No i wcześniej musiałem korzystać z tradycyjnych przelewów bankowych, które, nie oszukujmy się, nie są perfekcyjne. Przelewając pieniądze z banku do banku zawsze są te same problemy. Musisz podać numer konta odbiorcy w systemie IBAN, wybrać termin przewalutowania, zaznaczyć, kto pokrywa koszty przelewu, czy przelew ma być 3-dniowy, czy 5-dniowy. Puh! No i tutaj pojawia się aplikacja PaySend, która jest super alternatywnym rozwiązaniem do przelewów tradycyjnych, bankowych. PaySend informuje nas, ile pieniędzy otrzyma odbiorca, po jakim kursie zostanie przeliczona waluta, no i ile dany przelew w ogóle będzie kosztował. Odbiorca przelewu nie musi podawać swojego konta. Pieniądze można przelać posiadając numery karty płatniczej drugiej osoby. Aplikacja szczególnie użyteczna dla ludzi, którzy przelewają pieniądze pomiędzy różnymi krajami,
Dodatkowo, jeżeli wejdziecie w link, który jest umieszczony pod tym filmem i przy rejestracji podacie hasło RAIFREE, to pierwsze 3 przelewy będziecie mogli wykonać zupełnie za darmo. Link jest w opisie do filmu. Gorąco zapraszam do korzystania z aplikacji. How many families you think you already... Already 100 plus. 100 plus, yeah. So still how many left? There is still going down. Kilka miesięcy temu zaczęła się odzywać do mnie w komentarzach kobieta z Japonii. Okazało się, że jest to Filipinka, która od ponad 30 lat mieszka w Japonii. Wyszła za mąż za starszego Japończyka. Mniej więcej tyle samo, co ja jestem starszy od mojej żony, czyli około 20 lat. No i już żyją ze sobą ponad 30 lat, są w związku. Ten pan jest japońskim politykiem, który zajmuje się jakimiś finansami w Japonii, także dosyć gruba szycha. A ta pani w dużej mierze pomaga biednym na Filipinach. To znaczy, to nie jest wszystko, co robi, bo ma swoje biznesy, ale pomaga biednym ze swojego kraju. No i w ten sposób właśnie dowiedziała się o wiosce, z której pochodzi moja żona, o wiosce Badział na Boholu. I po obejrzeniu kilku odcinków postanowiła pomóc tym ludziom i wysłała pieniądze do mojej żony z prośbą, żeby zakupić 2 worki ryżu i rozdać tym ludziom. Po tym, jak to zrobiliśmy i moja żona nagrała o tym odcinek u siebie na kanale, ta kobieta zobaczyła to, wysłała drugą transzę pieniędzy po to, żeby teściu mógł dokończyć łódź, którą zaczął budować z pieniędzy, które rodzina dostała ode mnie na wesele. Powiedziała też, że jeżeli wystarczy pieniędzy na to, żeby mogli otworzyć mały sklepik u siebie w domu, to żeby to zrobili. No i faktycznie tych pieniędzy wystarczyło. Tą łódź widzicie tutaj teraz, z tego będzie odcinek kiedy indziej. Tutaj teraz płyniemy na błogosławienie tej łodzi, które ja zorganizowałem z żoną dla rodziny Hi Jane. A tutaj widzicie ten malutki sklepik, który otworzyli w swoim domu. Dzięki temu mogą zarabiać jakieś tam pieniądze. W tym odcinku będzie również rozmowa z rodzicami mojej żony na temat tego. Zresztą sami zobaczycie. Success? Yeah. But there is 3 slots there, so we need to go inside and inside. Dig. Naina, gada subo, di ba bang kaya? Why I'm speaking? Okay, mother. Di ba sa sometimes magtitinda po kayo ng ano, ng ulam every in the morning? Mga anong oras kayong makagising ng madaling araw? Mga anong oras sa tingin mo? Alas 12. Primera kung nagsaing alas 2. Alas 2? Hanggang tanghali na yun. Ng madaling araw hanggang tanghali na alas 7. Hanggang sa alas 7 ng umaga. Ganun po ba yung palagi yung ginagawa niyo pag nagtitinda po kayo ng ulam sa umaga or paminsan lang? Paminsan lang kasi mapagod ako talaga, masakit ng mata ko. Tapos pag bibili kayo ng tindahan niyo sa palengke sa ano, sa Daoma yon, mga anong oras kayo pupunta doon? Pupunta ba kayo pagkatapos niyong magluto ng mga ulam or hindi? Hindi pa, matutulog pa. Matutulog. Tapos
Pagkatapos nun? Nagkagising na ako mga alas 10, pumunta na ako magbibili ng benta. Makauwi ako mga alas 10 na. Mga ano yung ibibili mo sa daon? Mga ano yung... Mga saging, mga talong, mga palaya. So, di bale mga vegetable pati prutas? Ganun po ba? So, sa araw-araw mong ginagawa, anong mapifeel mo sa ganun? Hindi, mabuti din kayo mayroon magtutulong sa akin. Mahirap bang magpalaki ng bata dito? Lalo nang pinalaki kaming sa Badya o gano'n, pinalaki kaming sa mahirap. Mahirap ba magpalaki ng isang bata or hindi? Kung hindi ka na magtiis, mahirap talaga. Pero magtaga ka na, mabuti rin. Nanay, tatanungin ko po kayo. Ano ang malaki mong pangarap sa buhay? Ang pangarap ko yung anak ko, para kayo mag-eskwela, kung makatulong sa amin. Paano kayo nagkita ni Papa yung first meet niyo, kunwari? Paano kayo nagkita? Di ako, magbebenta ako ng tomatis sa palengke. Di si, pumunta siya sa akin doon sa bahay namin sa Flamingo. Sa Zamboanga, di ba? Zamboanga. Bakit nagustuhan niyo si Papa? Nagwapa siya. yung binata pa siya. Anong nagustuhan mo sa kanya? Bakit siyang napili? Ganun. Hi, Sailu. Yun lang tubog puso ko. Sana all. masaya ba kayo na marami kayong mga bata or... Masaya rin kasi ang matanda kami, yung mga bata namin matutulong sa amin. Parehas ikaw, matanda na kami, yung papa mo, di ikaw magtulong sa amin. Okay, and... Sino yung pinakamatalino mong anak? Yung pinakamatalino? Kajor pa sino? Paling hindi pangunay ma. Sino yung pinakamatalino niyong anak? Si Aiko. Aiko. Si Aiko. So I'm the one who is the smartest. Okay, so paglaki ng mga anak niyo po, Nay. Anong gusto niyo yung makukuha nila? Bale, anong gusto niyo magiging future nila? 'Di ba gusto niyo silang makapagtapos ng pag-aaral? Tapos anong gusto niyo para sa kanila? May gusto na si Christina maging doktor daw na magiging kaming tulong. Nag-aampang pa kayo palagi. About sa tumutulong sa atin, nanay, yung babae, si Manang Dadang. Pangalan niya is si Manang Dadang. Siya, di ba yung tumutulong para sa bangka at para sa tindahan niyo po? Ano po yung masasabi niyo para sa kanya? So, haharap po tayo sa camera at sabihin niyo po kung anong masasabi. Paglagi kami magdadasal yung sa Ginoo, na sino na makatulong sa amin para sa pambut namin. Di mabuti, tanggapin namin ng sa Ginoo, mayroon din mo tumutulong sa amin. Di kami nang pinabayaan ng sa Ginoo. Ikaw po, Papa, anong masasabi mo sa kay Manang Dadang at sa husband niya? Ganun yung... Salamat rin sa pagtulong niya sa amin. Okay, para sa akin po, nanay, para sa inyo, ang binigay po ni Manang Dadang is malaking blessing po yung binigay niya. Galing po yun sa langit, parang ganun. Para sa akin, sobra po yung may tulong. Oo, masaya rin kami parang kasi. Parang hindi siya masusuklian natin, di ba? So, si God na di bali yung magsusukli sa kanya. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa inyo. At yun na lang yung masasabi ko. Maraming salamat po. At si God na po yung bahala sa inyo. Siya na po yung gagabay sa inyo at sa pamilya mo po. Lalo-lalo na sa asawa niyo po. Maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo dyan sa Japan at sa pamilya mo. Thank you. I've been seeking for the glory. Say my name. And I've been trying to write my own story in the search for fame. Sitting here in this empty room, walls keep tumbling down, down. 'Cause I
ain't got nobody. I always feel so lonely when the day is through. I'm in the spotlight, 9 a.m. to midnight. I want somebody to hold my hand. 'Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. I used to spend time with all my friends. Wiesz co, to jak mówisz, kurczę, to jest niesamowite, bo ta bieda. Ta bieda powoduje, że nie wiem jak to wiesz opisać słowami nawet, że ci ludzie są bardziej wartościowi niż ci, których znam przynajmniej dookoła. Inaczej, każdy ma wszystko, wiesz, ma doskonałe warunki mieszkaniowe. Lodówka jest normalnością, nie pralka. Moja żona nie ma lodówki, wiesz, w domu śpi się na podłodze, po prostu bezpośrednio na podłodze. Dla mnie to było szokiem i to jest jakby normalne. No trzeba to przeżyć, wiesz, no ty już żyjesz kupę lat i masz ogromną wiedzę na ten temat. Ja też, wiesz, no ja byłem teraz przez miesiąc, ale też mieszkałem w takiej dzielnicy, bo mi na tym zależało. Chciałem poznać po prostu od kuchni i zobaczyć, jak to wygląda, zobaczyć, jak wygląda życie codzienne. No i to mi się udało, mam swoje jakieś refleksje pozytywne. Oczywiście jest wiele rzeczy problematycznych na Filipinach, wiesz, no problem z tym, problem z tamtym, nie? Co, może inaczej, to dla mnie jest problemem i było problemem, że nie wiem, Wi-Fi jakoś tam nie działa, albo coś tam nie działa, albo tu gdzieś szczur przebiegnie, albo tu jakaś jaszczurka, albo tu coś, wiesz, coś w urzędzie miało być dzisiaj, będzie za tydzień. Wiesz, no może też takie przyzwyczajenie do innych standardów, ale wydaje mi się, że wiesz, pomimo, że ci ludzie są, nie mają wiele, potrafią się dzielić, doskonale potrafią się dzielić, czego wielu brakuje i są szczęśliwi. To jest coś pięknego, wiesz, to uczy pokory, to uczy miłości. Ja, wiesz, ja przeżyłem tam naprawdę wiele chwil wzruszających, kiedy dałem coś, jakiś drobny upominek dla rodziny czy dla dzieci, wiesz, te dzieci się cieszyły, wiesz, naprawdę się cieszyły i ta radość była taka z głębi serca. Niesamowite rzeczy, niesamowite doznania. No tego nam brakuje. Same like you. I wiesz co, i to wszystko, ten pęd za kasą, za karierą doprowadził do ludzkość do pewnego do pewnej jakby granicy, wiesz, przyzwoitości, nie wiem jak to określić, ale gdzieś chyba ta cała ludzkość się pogubiła, gdzieś właśnie pogubiła te wartości, które powinny być najważniejsze, czyli szacunek, miłość, rodzina. No, jesteśmy tymi szczęściarzami, że wiesz, że potrafiliśmy to empirycznie odczuć, doświadczyć, więc to jest dla nas niesamowite bogactwo, największe jakie można sobie wyobrazić. No i w sumie tyle, więc teraz mogłem nagrać, bo wcześniej by mi się głos łamał.
Sting. Feet. Chicken feet, yeah? Yeah, chicken feet. Has four fingers. Not a lot of meat on chicken feet. But you like it? Many Filipino like it, yeah? Because it's like enjoying eating. Full sack, it's gone, yeah? Yeah. And still two left to give. People are happy? Mm-hmm. What they saying? Thank you so much. I just say it's just a small and they say nobody, someone can give even small. Yeah. But I think there is, you know. W grudniu po południu, jak to mówią. Nie ma to jak fajny grudzień. What are you doing? Why I'm at the Italian? Pani tutaj smaży banany w głębokim oleju z cukrem.